Przyjaciele, witamy ponownie w naszym programie. Za chwilę odpowiemy na zadane przez Was pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy je nadesłali z różnych krajów świata. Pastorze Doug, mamy naprawdę wiele pytań. Spójrzmy na pierwsze pytanie tego wieczoru. Skąd wzięła się koncepcja, że diabeł ma rogi i ogon? Nie jestem do końca pewien, ale o ile dobrze pamiętam, w mitologii greckiej jest wiele różnych dziwacznych istot. I nie tylko u Greków, ale także w wielu religiach pogańskich spotykamy postaci, które wyglądają jak pół człowiek i pół kozioł. Mają rogi, kozie kopyta, skrzydła nietoperza. Niektóre ze średniowiecznych malowideł, które moim zdaniem pochodzą z pogaństwa, przedstawiają diabła w ten sposób. Szatan na pewno chciałby, ażebyśmy myśleli o nim jako o nierealnej, dziwnej istocie. Bo jak wspomniałeś wcześniej, on jest rzeczywistą postacią i zwodzicielem. On wie, że w takim kształcie nie będzie traktowany poważnie i chce tego. W rzeczywistości jest błyskotliwym, inteligentnym i pięknym stworzeniem. Kolejne pytanie. Jak wielu aniołów przyłączyło się do buntu szatana w niebie? Biblia podaje jedynie procentowo, nie znamy dokładnej liczby. Możemy jedynie spekulować. Czytamy, że 1/3 gwiazd, czyli aniołów, została zrzucona. To znacząca liczba. Diabeł był w swoim zwiedzeniu tak przekonujący. Nie tylko przekonał większość ludzi, żeby poszli za nim. Namówił do tego 1/3 świętych aniołów. Kiedy dzisiaj mówimy o aniołach szatana, nie nazywamy ich w ten sposób. Są to demony, złe duchy. Kiedy Jezus wyganiał złe duchy, one wiedziały, kim jest i mówiły: wiemy, kim jesteś, Jezusie, Synu Boga. Pamiętamy Cię. Ukazujesz się w ciele człowieka, ale my Cię znamy. Przyszedłeś, aby nas dręczyć, zanim nadejdzie czas? Wiedziały, że nadchodzi ich sąd. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy: biada mieszkańcom ziemi i morzu, gdyż zszedł do was diabeł, pałający wielkim gniewem, wiedząc, że ma niewiele czasu. Jak wielu aniołów? Cóż, jeśli każdy z nas ma anioła stróża, a na świecie jest 8 miliardów ludzi, prawdopodobnie są miliardy aniołów. W ostatni weekend wygłaszałem kazanie o tym, jak Jezus wyrzucił złego ducha z pewnej osoby, a demon powiedział: wiem, kim jesteś, święty Boże. W ostatnich dniach prawdopodobnie spotkają się twarzą w twarz. Ten anioł był kiedyś w niebie i zapewne wielbił Boga przed jego tronem, a teraz jako zły duch spotyka Jezusa na ziemi. Demony były tam przez długi czas, chociaż nie wiemy jak długo. Oczywiście w niebie byli pięknymi i kochającymi istotami, dopóki nie poszli za zwiedzeniem szatana. Bóg powiedział do Adama i Ewy: w dniu, w którym będziesz z niego jeść, z pewnością umrzesz. Dlaczego więc nie umarli tego dnia? W pewnym sensie umarli, gdy zgrzeszyli, coś się zmieniło. Dzięki Bożemu miłosierdziu nie zostali zgładzeni od razu. Bóg aktywował plan, aby ich uratować. Biblia mówi o baranku zabitym od założenia świata. Kiedy Adam i Ewa opuścili ogród Eden, Bóg odział ich w skóry. Próbowali zakryć się liśćmi figowca, ale Bóg uznał, że to nie pasuje. Interesujące jest również to, że zrobili sobie przepaski z liści, czyli minimalne okrycie. Bóg dał im odzienie lub szaty ze skóry. Żeby zdobyć skórę, ktoś musiał umrzeć. Wierzymy, że właśnie wtedy Pan ustanowił system ofiarniczy. Wypełniał go Abel i dlatego Bóg zaakceptował jego ofiarę. Już wtedy ludzie rozumieli plan zbawienia i wiedzieli, że przyjdzie Syn Boży. Kiedy Jan Chrzciciel wskazał na Jezusa, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To było wypełnienie ofiar. Jakie było pytanie? A, tak. Dlaczego nie umarli? Umarli duchowo. Ich oczy się otworzyły i zobaczyli swoją nagość. Interesujące jest również to, że w 2 Piotra 3:8 czytamy, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień.
Ani Adam i Ewa, ani żaden inny człowiek nie przeżył 1000 lat, oprócz Enocha, który został zabrany do nieba. Adam żył 930 lat i umarł. Jeśli przed upadkiem 1000 lat był jak jeden dzień, umarł w pierwszym milenium. Ale w dniu upadku zaczął umierać. W Biblii czytamy, śmiercią umrzesz. W dniu, w którym zgrzeszysz, rozpocznie się proces twojej śmierci. Mamy kolejne pytanie. Skąd możemy wiedzieć, że chrześcijaństwo to właściwa religia? Z tego samego powodu, dla którego wiemy, że tabliczka mnożenia jest prawdziwa, bo wszystko się w niej sumuje. Mamy dowód, że to działa. W jednym z kolejnych wykładów podzielę się moim osobistym świadectwem. Próbowałem wielu różnych religii, ale żadna z nich nie miała mocy. Kiedy wreszcie znalazłem Jezusa w chrześcijaństwie, wiedziałem, że nie znajdę nic, co miałoby więcej sensu i gdzie wszystkie kawałki tak dobrze do siebie pasują. Ono daje ci odpowiedzi. Sprawia, że nagle zaczynasz wszystko rozumieć. Nie możesz być szczęśliwy, dopóki nie zrozumiesz, skąd pochodzisz, co tutaj robisz i dokąd zmierzasz. Wszystkie te odpowiedzi znajdują się w Biblii, w chrześcijańskim zrozumieniu tego, na czym polega sens życia. Następne pytanie brzmi, czy powinniśmy wielbić Ducha Świętego? Mamy wielbić jedynie Boga i oczywiście wielbimy Go w Duchu Świętym. Biblia mówi, że On zachęca nas do oddawania chwały Ojcu i Synowi. Przez całe Pismo widać, że oni starają się okazywać miłość i szacunek sobie nawzajem. Jezus zawsze wskazuje na Ojca, Duch zawsze wskazuje na Jezusa i Ojca, Ojciec zawsze wysławia Syna. Próbuję sobie przypomnieć, ale nie znajduję przykładu słów, które nakazywałyby wielbić Ducha. Modlono się w Duchu do Syna i w imieniu Syna do Ojca. Ktoś pyta. Myślałem, że podał skąd jest, ale nie. Ktoś pisze o szczególnym zmartwychwstaniu. Czy Biblia wspomina o jakimś szczególnym zbudzeniu zmartwych? Dobre pytanie. Pamiętajcie, przyjaciele, że jesteśmy na żywo i pastor Ross dostaje wasze pytania na gorąco, więc cały czas możecie zadawać je na czacie. W Biblii występują wyjątki. Czytamy w niej. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. W przypadku większości ludzi tak właśnie będzie. Śmierć, a potem sąd. Ale mamy wyjątki. Enoch, który chodził z Bogiem, nigdy nie umarł. Eliasz, który został zabrany do nieba w ognistym rydwanie, też nigdy nie umarł. Mojżesz został wzbudzony przed sądem 3 dni po swojej śmierci. Niektórzy ludzie zmartwychwstali, o czym mówi nam Mateusz 27. A gdy Jezus przyjdzie powtórnie, wzbudzi zmartwych pewnych ludzi. Jedna grupa zostanie wyróżniona, ponieważ ogłaszała Jego przyjście, a druga zostanie ukarana. Chrystus powiedział do najwyższego kapłana Kajfasza, zobaczycie mnie przychodzącego na obłokach nieba. W Apokalipsie 1,7 czytamy, zobaczy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili, zostaną wzbudzeni, żeby być tego świadkami. 12 rozdział Księgi Daniela mówi, że powstanie Michał, a będzie to czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody. Czytamy o tym, że wielu obudzi się, jedni ku życiu wiecznemu, a drudzy na hańbę i wieczną wzgardę. Będzie więc miało miejsce zmartwychwstanie i ci, którzy pełnili kluczową rolę podczas ukrzyżowania Jezusa, zostaną wzbudzeni, żeby zobaczyć Jego przyjście. W ten sposób dostaną odpowiedź na swoje pytanie. Kolejne pytanie. Jeśli w niebie wszyscy będziemy mieli wolną wolę, skąd Bóg ma pewność, że nie będziemy chcieli znowu zgrzeszyć? Myślę, że w wieczności cały wszechświat będzie miał fotograficzną pamięć. Czasami gram na pianinie i jedną z pieśni, które wtedy wykonuję, jest pewna popołudniowa pieśń gospel, która mówi... W niebie jedyną rzeczą wykonaną przez człowieka będą blizny na rękach Jezusa.
I wstał z martwych i powiedział do Tomasza, spójrz na moje ręce i na mój bok. On cały czas ma blizny. Będziemy widzieć konsekwencje i wyraźnie pamiętać, do jakich potworności doprowadził grzech. I to będzie wieczysta gwarancja na to, że zło nigdy więcej nie powróci. Ktoś pyta, co miało miejsce najpierw? Bunt szatana w niebie czy stworzenie Ziemi? Kiedy kręciliśmy film Kosmiczny Konflikt, studiowaliśmy tę kwestię. Uważamy, że bunt w niebie miał miejsce najpierw, zanim został stworzony świat. Jednym z powodów, dla których Bóg stworzył Ziemię, On powiedział do Adama i Ewy, napełniajcie Ziemię. Nie mieli rozradzać się w nieskończoność i mnożyć się jak króliki. On chciał zaludnić Ziemię. Stworzył na obraz Boży inteligentne istoty, które miały w pewnym sensie wypełnić pustkę powstałą po usunięciu z nieba upadłych aniołów. Uważamy więc, że najpierw był bunt, a potem stworzenie. Myślę, że szatan bardzo przejmuje się tym, że nie potrafi stwarzać. Czy kiedy znajdziemy się w niebie, będziemy pamiętać całe nasze życie na ziemi? Tak i nie. Wierzę, że Bóg nie zamierza zrobić nam prania mózgu, aby usunąć z naszej pamięci, przez co przeszliśmy i w jaki sposób nas uratował. W Izajaszu 65 czytamy jednak, bo to ja stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nie przyjdą nikomu na myśl. Myślę, że uleczy wszystkie bolesne wspomnienia. Wieczność będzie tak bardzo wypełniona radością, chwałą i rozkoszą przebywania z Bogiem, że to szczęście sprawi, iż nieprzyjemne myśli nie będą miały szansy pojawić się w naszych umysłach. Nie oznacza to jednak, że zapomnimy, co zrobił Jezus, żeby nas ratować. Myślę, że zawsze będziemy o tym pamiętać. Mamy kolejne pytanie, już 10. Jeśli Bóg jest dobry, dlaczego pozwala, aby niewinne dzieci umierały? Cóż, kiedy urodził się mój brat, okazało się, że jest śmiertelnie chory. Obaj zadawaliśmy sobie to pytanie. Mówił, życie nie jest sprawiedliwe. Ja jestem mądry i chory, a ty jesteś zdrowy i głupi. To nie ma sensu. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Na świecie panuje grzech spowodowany przez człowieka. Kiedy człowiek walczy przeciwko człowiekowi, giną niewinni. Bóg nie zawsze zapobiega konsekwencjom strasznego wyboru, jakiego dokonali Adam i Ewa, a my cierpimy z tego powodu. Izraelici stali się niewolnikami nie dlatego, że podjęli decyzję, by zamieszkać w Egipcie. Zrobili to ich przodkowie, a oni ponieśli konsekwencje tego wyboru. Mamy przyczynę i skutek i Bóg pozwala, aby tak się działo. On przyniesie jednak ostateczny ratunek, więc w niebie nie będzie chorób, smutku, bólu i śmierci. Będziemy studiować ten temat w tym tygodniu, więc bądźcie z nami. Ktoś pyta, pastorze Doug, czym jest Gog i Magog w Księdze Apokalipsy? Kolejny przykład tego, że Apokalipsa nawiązuje do Starego Testamentu. W Księdze Rodzaju 10 znajdujemy pierwsze nawiązanie do Goga i Magoga. Byli to starożytni wrogowie ludu Bożego. Zwróćcie uwagę, że każde imię w Apokalipsie jest symbolem. Brzmi to szokująco. Raz czy dwa pojawia się tam imię Jezus, ale często nazywany jest barankiem. Amen, żywą wodą, drzwiami. Ma w Biblii tak wiele imion. Kiedy Stary Testament wspomina o Gogu i Magogu, zawsze oznacza to wrogów ludu Bożego. Gog, czyli ten, który wyszedł z Goga, jest to więc Gog i jego dzieci, Babilon i jego córki walczący przeciwko ludowi Bożemu. Czytamy o tym w Apokalipsie 11. Mamy następne pytanie. Czy diabeł panuje nad piekłem? Wróćmy na chwilę do poprzedniego pytania. Zapomniałem wspomnieć, że Ezechiel 38 również mówi o Gogu i Magogu, okrywających ziemię jak obłok, aby walczyć z ludem Bożym. Ale Bóg walczy w jego imieniu, o czym czytamy również w Apokalipsie 20. Czy diabeł panuje nad piekłem?
Nie, Biblia o tym nie mówi. Niektórzy tak myślą, bo szatan mówi o Szeolu. Słowo Szeol oznacza po prostu grób. Wiecie, prawie nigdy nie kupuję brukowców. Kupiłem je może raz czy dwa, żeby wykorzystać je podczas wykładu o proroctwach biblijnych, ponieważ ich okładki były tak szokujące, że musiałem je pokazać. Ale pamiętam, jak wiele lat temu czytałem w jednym z takich magazynów. Studniarze w Rosji dokopali się do piekła i słyszeli wrzeszczące demony. Ludzie myślą, że gdzieś po tamtej stronie jest wielka płonąca pieczara, z której wydobywa się gorąca lawa. W mitologii rzymskiej był taki bóg, Wulkan, bóg ognia, od którego imienia pochodzi słowo wulkan. Ludzie pomyśleli, skoro Bóg pali ludzi, musi to dziać się pod ziemią, a władcą tego miejsca jest szatan. Połączyli naukę o wulkanie, bogu ognia, z nauką o diable i pojawiła się idea, że szatan panuje nad piekłem. Nie czytamy o tym nigdzie w Biblii. Kto powierzyłby mu karanie ludzi? Kolejne pytanie. Dlaczego w księdze Daniela i Apokalipsy jest tyle symboli? Dlaczego Bóg nie objawił przyszłości jasno i wyraźnie? Świetne pytanie. W Biblii są cztery apokaliptyczne księgi wykorzystujące wiele sugestywnych obrazów. Apokalipsa, Daniel, Ezechiel, Zachariasz i może Ozeasz. Jest w nich wiele wizji i proroczych obrazów. Często dotyczą one polityki. Na przykład wizje Daniela mówią o upadku Babilonu i Persji. Sposób przekazania tych wiadomości ma chronić je przed zniszczeniem przez władze jako wywrotowe. Bóg przemawiał w języku symboli. Kiedy Jan pisał Apokalipsę, był uwięziony przez Rzymian. A przecież pisał o upadku Rzymu. Chciał chronić to przesłanie, a także przekazać prawdę tym, którzy jej szukają. Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie, i zostawił nam w Biblii klucz do zrozumienia języka symboli. W pierwszym rozdziale Apokalipsy czytamy, że wysłał swojego anioła, aby dał świadectwo Słowu Bożemu i świadectwo Jezusa Chrystusa. Przekazał swoje przesłanie w serii symboli. Użył takiego języka, aby powiedzieć prawdę na temat proroctw i zbawienia. Dlaczego Bóg nie rozwiązał problemu grzechu zaraz po potopie? Przecież wszyscy grzesznicy utonęli. Dlaczego wtedy nie powstała nowa ziemia? Przede wszystkim Jezus jeszcze nie przyszedł. Znaleźlibyśmy się w niezłych tarapatach, wybaczcie kolokwializm. Bóg w planie zbawienia pozwala, aby sytuacja dojrzała. Ten okropny eksperyment zwany grzechem trwa już 6000 lat. Wydaje się to tak długo, ale w porównaniu z wiecznością 6000 lat to maleńki kawałek. Nawet go nie widać. To wielki okres, w którym Bóg pragnie pokazać, czym grozi zło i samolubstwo. Diabeł zademonstrował wszechświatu, co się dzieje, jeśli ktoś kieruje się samolubstwem, a nie miłością. To bardzo realistyczne przedstawienie, które musi być doprowadzone do końca. Rachel pyta, czy szatan zna nasze myśli, czy jedynie słyszy nas, kiedy mówimy? W pierwszej Księdze Królewskiej 8:39 czytamy, jak Salomon modli się słowami, Ty sam znasz serca wszystkich synów ludzkich. Ewangelia Marka 2 mówi, że Jezus wiedział, co myśleli uczeni w Piśmie i odpowiedział na ich myśli. Podczas uczty u Szymona Jezus wiedział, o czym myśli gospodarz. Tylko Bóg wie, co dzieje się z myślami tłoczącymi się w naszych szarych komórkach. Diabeł może cię kusić, patrzeć na twoje reakcje, badać twój charakter i w ten sposób domyślać się, co myślisz. Czasami wiemy, co myślą nasi małżonkowie, bo poznajemy to po ich zachowaniach. Patrzymy na zewnętrzne znaki i wiemy, co dzieje się w środku. Szatan świetnie to robi. Diabeł nie wie, o czym myślimy, ale kieruje tobą za pośrednictwem demonów. Podobnie Bóg wysyła anioła stróża, aby nas chronił.
Myślę, że szatan ma sztab upadłych aniołów, które studiują nasze słabości. C.S. Lewis napisał w swojej książce, że demony specjalizują się w konkretnych osobach i znają ich słabości. Dzięki temu mogą nas kusić i bazować na naszych reakcjach, ale nie potrafią czytać naszych myśli. Niektórzy mówią, skoro diabeł nie zna naszych myśli, powinniśmy zawsze modlić się tylko w sercu. Nie, on drży, kiedy się modlimy. Jezus modlił się głośno i jego modlitwy są zapisane w Biblii, więc głośna modlitwa jest tak samo dobra jak cicha. Pastorze Doug, wspomniałeś o drugim rozdziale Marka, gdzie czytamy, a Jezus, poznawszy zaraz swoim duchem, że tak o sobie myśleli, powiedział do nich, dlaczego tak myślicie w waszych sercach? Jest to 8 werset tego rozdziału. Oczywiście jest to również odniesienie do tego, że Jezus jest Bogiem, bo tylko Bóg zna myśli. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że Księga Rodzaju mówi o aniołach, którzy płodzili potomstwo z ludźmi? Nie. W 6 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy, że gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, widząc, że córki ludzkie były piękne, synowie Boży brali je sobie za żony spośród wszystkich, które sobie upatrzyli. I mieli z nimi potomstwo, a na ziemi pojawiły się olbrzymy. Jest w Biblii jedno miejsce, które jakoby nazywa synami Bożymi aniołów. Jest to błędna interpretacja. Zatem niektórzy twierdzą, że upadli aniołowie wchodzili w intymne związki z ludzkimi kobietami. Myślę, że byłoby to biologicznie niemożliwe. Czy w jakiś sposób byli zdolni, żeby spłodzić istoty będące pół ludźmi i pół demonami? Nie o to tutaj chodzi. W 1 Jana 3,1 Biblia mówi, patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi. I jeszcze kilka razy w Biblii czytamy, że to my jesteśmy synami Boga, synami i córkami Boga. Po śmierci Abla, Adam i Ewa mieli jeszcze jednego syna o imieniu Set, który kochał Pana i był mu wierny. Był jak Adam. Kain odszedł i zbudował miasto o nazwie Henoch. Żyli tam w całkowitym oddzieleniu. Ponieważ zabił brata, był pewnego rodzaju wyrzutkiem społecznym. Ożenił się z jedną ze swoich sióstr. Zaczęli się rozmnażać i tak powstała nowa populacja. Pamiętajmy, że żyjąc setki lat, tak jak oni, możesz mieć dużo dzieci. Dzieci Seta oraz Adama i Ewy nadal żyły z dala od nich. Potomkowie Kaina odwrócili się od Boga i nazywano ich synami ludzkimi. Ale tych, którzy pozostali wierni Bogu, nazywano synami Boga. Jednak synowie Boga zaczęli odwiedzać córki ludzkie, które były bardzo piękne. I zaczęły się małżeństwa wierzących z niewierzącymi. Dlatego Bóg powiedział do Izraelitów, nie wchodźcie w małżeństwa z poganami, bo stracicie wiarę. I tak się stało. I wtedy Biblia mówi, nieprawość napełniła ziemię. Niektórzy pytają, dlaczego jest powiedziane, że ich potomkami byli olbrzymi? To bardzo popularny fakt naukowy. Nazywamy to witalnością genetyczną. Kiedy ludzie nie rodzą się w tej samej rodzinie, ich geny są silniejsze. Kiedy natomiast rodzą się lub przez długi czas wychowują się w tym samym klanie lub na tej samej wyspie, dotykają ich różne wady genetyczne. Byli więc wyżsi i silniejsi. Słyszałem, że jeśli skrzyżuje się lwa z tygrysem, powstanie legrys, który będzie od nich wyższy. Krzyżówka osła i konia to muł, który jest większy od obydwu. Jeśli połączy się zebrę i osła, powstanie zebroid, który również będzie większy. Na tym właśnie polega witalność genetyczna. To jest dobre pytanie. Skąd możemy wiedzieć, kto do nas mówi, Bóg czy szatan? Myślę, że czasami wszyscy jesteśmy zagubieni. Przede wszystkim Słowo Boże. Człowiek powinien żyć każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust. Ludzie mówią, tak czuję. Jeśli jednak twoje odczucie sprzeciwia się Bogu, prawdopodobnie mówi do ciebie diabeł. Niektórzy twierdzą, czuję, że duch do mnie przemawia. Cóż, szatan też ma ducha. Złe duchy potrafią zwieść w taki sposób, że możemy pomylić nasze odczucia. Przede wszystkim więc rozróżniamy to dzięki Słowu Bożemu. Oczywiście Duch nas prowadzi, ale musi On zgadzać się z Pismem. Czasami, kiedy mamy wątpliwości, warto skorzystać z chrześcijańskiego poradnictwa. Tacy doradcy również pokierują nas we właściwy sposób.
Pastorze Doug, przed nami kolejne spotkanie. Tak, będziemy mówić o największym poświęceniu. Pamiętajcie o naszym następnym spotkaniu. To chyba najważniejszy wykład ze wszystkich w tej serii. Czasami ludzie przychodzą na seminaria dotyczące Apokalipsy i chcą słuchać o Antychryście, o Bestii, o Wniebowzięciu, o Armagedonie, o wszystkich tych gorących tematach. Ale Księga ta mówi przede wszystkim o zbawieniu. Będziemy więc mówić o Ewangelii w Księdze Apokalipsy i o tym, jak ważne jest jej zrozumienie, ponieważ właśnie tak będziemy zbawieni. Nadal nie jest za późno, żebyście zaprosili swoich przyjaciół. Przed nami jeszcze 17 wykładów. Apokalipsa ma 22 rozdziały. Nie uda nam się przeanalizować ich wszystkich, ale większość. Bądźcie z nami. Zaproście na nasz program swoich przyjaciół.